Profesjonalista w działaniu, społecznik, sportowiec, ale przede wszystkim kandydat stąd, związany z gminą od wielu lat, nie od roku. Kandydat na urząd wójta gminy Biała Podlaska, Konrad Gąsiorowski. Dzień dobry. Dziękuję, Mariusz, za bardzo, bardzo dobrą zapowiedź. Cieszę się, że mam takich ludzi przy sobie. Razem możemy więcej. Szanowni Państwo, zanim przejdę do przybliżenia naszego programu, dosłownie dwa zdania na swój temat. Blisko 20 lat pracowałem w Bialskiej Skarbówce, w administracji rządowej. Od 5 lat kieruję sukcesami, podkreślam, istniejącym już biurem do spraw pozyskiwania funduszy, które ściągnęło do naszej gminy 50 milionów złotych dofinansowania. Dlaczego startujemy? Ponieważ ludzie chcą zmian. Zmian gruntownych w Radzie Gminy, na stanowisku wójta i w Radzie Powiatu. Dlatego jako jedyny, podkreślam, jedyny bezpartyjny komitet przedkładamy listę kandydatów do Rady Powiatu Bialskiego, aby ta współpraca układała się lepiej. Chciałbym przejść teraz do przedstawienia krótkiego naszego programu. Pierwszy punkt, plan budowy i utrzymania dróg wraz z infrastrukturą. Nie bez kozery tą tabliczkę trzyma Adam Platewicz, kandydat do Rady Powiatu. Człowiek niezmiernie wykształcony, społecznik, ekonomista, prawnik, na co dzień służący naszemu krajowi w mundurze. Mam nadzieję, że Państwo wykorzystacie drzemiący w nim potencjał. Dlaczego tą tabliczkę trzyma akurat kandydat do Rady Powiatu? Ano dlatego, że chcielibyśmy, aby ten plan był uszyty na miarę. Część z Państwa może nie zdaje sobie sprawy, że drogi, którymi się poruszamy, są także powiatowe i wojewódzkie. Dlatego, aby ten plan był uszyty jak garnitur na miarę, potrzebna jest dobra współpraca także z powiatem. Co kryje się pod tym hasłem? Wodociągi, kanalizacja, nawierzchnie, oświetlenie czy w końcu chodniki. Chcemy, aby te inwestycje odbywały się w sposób uporządkowany, zgodnie z kanonami inżynieryjnymi. To znaczy, najpierw kładziemy to, co w ziemi, a dopiero potem kładziemy nawierzchnię. Dziś odbywa się to różnie. Można powiedzieć na rympał, tam gdzie ktoś mocniej tupnie, tam gdzie coś się wydarzy, kładziemy asfalt, a potem drabiemy się po głowach i widzimy, że nie ma tam wodociągów czy kanalizacji, trzeba niszczyć poczynione inwestycje. Plan potrzebny jest też dlatego, żeby ludzie nawet tych najmniejszych miejscowości wiedzieli, kiedy i gdzie powstanie dana droga, żeby później można było rozliczyć władzę z obietnic. Kolejnym milowym krokiem, milowym punktem są środki zewnętrzne. Ściśle powiązane z tym pierwszym, bo dzięki dofinansowaniu zewnętrznym możemy te inwestycje przyspieszyć. 50 milionów dofinansowania. Ta komórka już istnieje. I tyle udało się pozyskać dla naszej gminy. A żeby usprawnić działania tej komórki, pozyskiwać więcej środków zewnętrznych, planuję utworzyć dział rozwoju gminy, który koordynował będzie działanie tej istniejącej już komórki z innymi działami, na przykład referatem inwestycji. Kolejnym punktem naszego programu, ogólny plan zabudowy. Nie bez kozery, Maciej Hawryluk trzyma też tą kartkę, planszę z programem, bo to właśnie w jego okręgu powstają inwestycje, które nie do końca podobają się mieszkańcom. Dołożymy wszelkich starań, aby te inwestycje działały zgodnie z prawem, żeby nie były uciążliwe dla mieszkańców. Ponadto stworzymy plan ogólny zabudowy gminy, dostosowany do potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy będą mieli ogromny wpływ na to, co będzie się mieściło w tym planie. Plan ten uniemożliwi niekontrolowane powstawanie inwestycji typu kurniki w bezpośrednim sąsiedztwie naszych domów. Kolejnym punktem naszego programu jest usprawnienie gospodarowania odpadami. Planszę trzyma Marcin Onisiewicz, obecny radny, kandydat do Rady Gminy na następną kadencję, urodzony społecznik, człowiek stąd, człowiek pełen pomysłów, człowiek orkiestra. Usprawnienie odpadami
Pod tym hasłem kryje się także sieć wodociągowa. Chcemy, aby mieszkańcy płacili mniej za wodę. Jak to zrobimy? Chcemy wyremontować obecne, istniejące już ujęcia wody i wybudować nowe. Ponadto chcemy, aby mieszkańcy płacili mniej za śmieci. Wprowadzimy realne zachęty, realne obniżki dla ludzi, którzy kompostują śmieci we własnym zakresie. Pomyślimy o ludziach, którzy nie oddają w takiej frakcji jak popiół, z uwagi na to, że korzystają z innych źródeł ogrzewania, takich jak pompa ciepła, elektryczne piece, olejowe czy gazowe. Kolejnym programem, punktem programu jest przyjazny urząd. Przyjazny urząd trzyma też nie bez kozery Bożena Kałabun, urodzony społecznik, wieloletnia sołtys Ciciobora Dużego, matka m.in. niepełnosprawnej córki, która daje radę, wychowuje ją tak jak trzeba. Tutaj jasny przekaz. W urzędzie gminy są zatrudnieni ludzie wykształceni, oddani swojej pracy, fachowcy, którzy nie ponoszą winy za to, że nie wszystko działa tak jak trzeba. Dziś serce mi się kraja, jak widzę, że osoby w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne, wspinają się na pierwsze piętro niczym himalaista na Kilimandżaro i tam szukają od jednego pokoju do drugiego człowieka, który załatwi im sprawę. Mamy XXI wiek. Takie rzeczy powinniśmy załatwiać na parterze, w miejscach ogólnodostępnych, dlatego stworzymy salę obsługi. Pod hasłem tym kryje się też to, co nam ostatnio przepada. Program Czyste Powietrze. Otworzymy biuro programu Czyste Powietrze, aby ludzie nie byli wykorzystywani przez firmy, które naciągają, zwyczajnie naciągają bezbronnych ludzi. 90% gmin w województwie lubelskim, ponad 90% ma podpisaną umowę z programem Czyste Powietrze. My zrobimy to niebawem po wyborach. Weźmiemy pod skrzydła naszych ludzi, żeby mogli wymieniać stare kopciuchy na ekologiczne piece. Kolejne hasło, wykorzystanie położenia geograficznego. Szanowni Państwo, gmina Biała Podlaska to piękne miejsce, przepraszam, do zamieszkania. Mamy piękne lasy, rzeki, doliny, krzny. Ale gmina Biała Podlaska powinna być również przyjaznym miejscem dla inwestorów. Przez gminę Biała Podlaska przebiega magistrala kolejowa, budowana jest autostrada, mamy drogę wojewódzką Białystok-Chełm i grzechem byłoby niewykorzystanie potencjału, jaki w nas drzemie. Dlatego chcielibyśmy skupić grunty, uzbroić je i ściągnąć do nas inwestorów, którzy zainwestują w centra logistyczne czy powierzchnie magazynowe. Kolejną ofertą, ostatnią, aczkolwiek nie najmniej ważną, jest oferta sportowa, oferta społeczna. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem sportowcem z krwi i kości i nie boję się rywalizacji sportowej, nie boję się wyzwań. Dlatego szczególnie boli mnie to, że nasza gmina przeznacza, nie mówię tutaj o szkolnictwie, nasza gmina przeznacza całe 15 tysięcy złotych na sport we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Sam osobiście wydałem w poprzednim roku większe pieniądze na sport, aniżeli gmina, której budżet będzie sięgał około 100 milionów złotych, aniżeli gmina w obecnym roku. To trzeba zmienić. Nie mamy ani jednego boiska, które spełniałoby minimalne choćby wymogi umożliwiające start w jakichkolwiek rozgrywkach. Jest XXI wiek i wszyscy wiemy, czym grozi brak ruchu, otyłość. To jest walka o nasze dzieciaki. I nie potrzeba do tego systemów na arenie rządowej. Wystarczy, że zaczniemy zajmować się tym tutaj na dole. Nie pozwolę, żeby omijały nas programy, które umożliwiają pozyskanie dofinansowania. A tak się stało. Ominęliśmy szansę na wybudowanie hali, chociażby w Grabanowie, z programu Olimpia Plus. Ten program, ta hala była na wyciągnięcie ręki. Nie powstała. Nie wiem dlaczego. Kolejnym punktem tego programu są nasi seniorzy. Do ubiegłego roku istniał w gminie Biała Podlaska klub kultury, przepraszam, dom seniora, który funkcjonował dzięki projektowi, który pomagałem pisać, koordynować, rozliczać. Zrobię wszystko, aby tego rodzaju aktywność przywrócić, żeby nasi dziadkowie, nasze babcie nie musiały szukać kontaktów w mieście. Wszyscy wiemy, że samotność to najstraszliwsza choroba współczesnych czasów. Szanowni Państwo, gmina zasługuje na zmiany. I na koniec apel. Nie oceniajcie ludzi tylko i wyłącznie przez pryzmat obietnic, ale również przez pryzmat tego, co do tej pory zrobili. Dlatego zapraszam do zakładki Środki Zewnętrzne
na stronie Urzędu Gminy. Dziękuję bardzo.